zrobienie dla tego Postkomuna, dnia. Proszę Państwa, że postkomuna długo była postkomuna. Już mocno przekonanych do PiSu, niż jeszcze walka o ten długo była, dużo była postkomuna. Czy to wynika z jakichś wewnętrznych badań? Nie wiem, ale wydaje mi się, że warto to zwrócić uwagę. To jest bardzo jednostronny przekaz. Może jedno zdanie, bo jak gdzieś czytałem, czytałem takie opracowanie, że może to wynikać z wewnętrznych badań, dlatego że ktoś tam z PiSu zdradził dziennikarzowi, że faktycznie jeszcze jest te kilka procent twardego elektoratu, które można zmobilizować. A Mirosław Skowron, co myśli na temat dzisiejszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze? To było wystąpienie trochę mnie zaskakujące, bo to było takie wystąpienie ideologiczne. Te takie kwestie, dla których zdecydowana większość wyborców głosuje już w obecnym momencie na PiS i chodzi do wyborów, czyli takie kwestie właśnie służby zdrowia, polityki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Prezes Kaczyński pozostawił innym, tak? Dzisiaj mówił o tym Mateusz Morawiecki, mówił o tym minister Szumowski. Natomiast rzeczywiście on wystąpił do swoich i do przekonanych. Mam wrażenie, że jeżeli były takie sondaże, to może pokazywały, że wyborcy PiSu są już tak pewni wygranej, że wielu z nich może uznało, że to można sobie zostać w domu i nie ma sensu pójść do wyborów i głosować. I w związku z tym trzeba im było przypomnieć. I to takie, było takie długie liderowanie w sondażach może demobilizować, bo i tak wygrywamy, no to nie ma co się tam przejmować, i tak wygramy, czy tam będzie tych posłów 5 więcej, czy 10 więcej. To jest może dla posłów i ich rodzin. Taka głupota. Jak mecz, kiedy ktoś wygrywa 6-0. Tak, no to trudno mówić, że są emocje na boisku. Polacy są nieuczciwi, bo przechodzą tutaj ulicą spacerową i wiesz, wykręcił kran. Taki, co mu się przyda gdzieś w domku, a sam Kikut wystawał, proszę Państwa, i wodę można sobie też brać z grubej rury. Ale jacy są ludzie nieuczciwi, to co my się mamy dziwić, że sędzia, sędzina kradnie w supermarkecie i że współpracuje z lichwiarskimi pożyczkami, pomagając im się rozwijać, tym pożyczkom lichwiarskim. Profi kredyt, tak to finanse, Bocian, prowident, że Ziobro dawno już, 3 lata temu mówił, że trzeba skończyć z prowidentem, bo wyniszcza ludzi, a jeszcze przecież są firmy windykacyjne, a jeszcze są osoby niepełnosprawne, a jeszcze jest zastraszanie, mobbing, stalking, krzywda. Po co to? Po co to? A jeszcze złodziejstwo, co na jaw wyszło. Złodziejstwo, bo to takie, wiesz, chytre złodziejstwo, że wiesz, my ciebie tu zaszachujemy cyfrowością wielką i koniec. No to mówią, że cyfrowość jest jednak potrzebna, no bo jest potrzebna. Bez telefonu, bez komputera, bez internetu człowiek się nie obędzie. Ale zobacz, do czego to jest wykorzystywane. Z nikim nie są w stanie wejść w żadną koalicję jakąkolwiek, tak? I to jakby to takie ugrupowanie trochę, no nie przy pełni przyłatał, ale takie ugrupowanie protestu przeciwko wszystkiemu. I nie wykluczam, że tego typu, wiemy dobrze, że te partie zamawiają te takie bardziej głębokie i szersze badania niż takie zwykłe, które się robi na grupie tysiąca respondentów. I też skłaniałbym się ku temu, że to właśnie było powodem tego wystąpienia. Wystąpienie mobilizujące, więc tutaj między panami zgoda. To takie tożsamościowe też, bo to jest zwracanie się do takiego wyborcy tożsamościowego, który jest już ukształtowany właściwie przez partię od lat i który ma określoną postawę polityczną, ale też prezes z premierem podzielili się tutaj rolami, bo jest dwóch liderów. Chodzi mi tutaj o tę spójność przekazu i prezes zawsze jak ma takie wystąpienie jakieś ideowe. No to zobacz, że ciągle jakby ten Wrocław atakował lichwiarski, lewacki Wrocław. I zobacz, i najwięcej kancelarii i sygni lewacka, lichwiarska, gdzie? We Wrocławiu. A jeszcze tak to finanse z Wrocławia, lichwiarskie, jeszcze tutaj ma swojego przedstawiciela w Warszawie. A jeszcze gdzie? A jeszcze gdzie? Zamiast wielkich przemówień był jakiś taki Hydra Macki zapuszcza lichwiarka w Polsce.
do formalnej debaty zaproszono szefa i jego czterech podwładnych i tą debatę... No wiesz, w Kościół można nie wierzyć, ale jednak Kościół jest chyba najsprawiedliwszą opcją z tych, co może być. A nic nie jest doskonałe, nic nie będzie doskonałe. Tylko, że generalnie to się nazywa kolegium. Skoro panowie przywołujecie tę konwencję w Opolu, konwencję tematyczną, która dziś także się odbyła, to przypomnę, ta piątka Prawa i Sprawiedliwości dla zdrowia to wzrost nakładów na służbę zdrowia, fundusz modernizacji szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliardy złotych na centrum onkologii. To są założenia piątki dla zdrowia. Co Polsce, tu nie jest źle. Porozumienia seniore, służby seniore, zdrowia. Mirosław Skowronowa. Takie ponadpartyjne porozumienie, bo wszystkie partie w swoich priorytetach ujmują służbę zdrowia. Polacy także w sondażach zgodnie wypowiadają się od lat, że to jest ten odcinek państwa, który wymaga największej i najszybszej poprawy. No, ja szczerze mówiąc mało wierzę, kiedy słucham polskich polityków, widzę polskich polityków w takie porozumienie ponad podziałami w każdej kwestii. Ja mam taki swój ulubiony przykład. To jest przykład jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy rządziła Platforma i w komisji, albo nawet może w podkomisji sejmowej dyskutowano o zmianach w prawie ruchu, w ruchu drogowym. I tam okazało się, że kiedy przyszło do głosowania, czy samochód dojeżdżając do przejścia dla pieszych ma zwolnić, czy nie musi zwolnić, partie wprowadziły dyscyplinę partyjną w tym głosowaniu. Jedna głosowała, że musi zwolnić, a druga, że nie musi zwolnić. Co pokazuje trochę durnotę polskiej polityki, mam wrażenie, w wielu kwestiach, ale też mam takie wrażenie, że nawet jak sensowne pomysły pojawiają się w parlamencie, czy ze strony rządu, czy ze strony opozycji, to druga strona czuje się... Także pogaduszki, proszę państwa. I raczej jechać po tym błędzie i pokazywać, że z tego powodu zagłosuję totalnie przeciwko, a nie poprze. Także nie, no nie wierzę w takie porozumienie, to będzie musiała mieć...